wielki skandal. To jest po prostu, dzisiaj komisja podejmowała decyzję pod presją polityczną, żeby udowadniać, że Witold Pal ma z tym coś wspólnego, co jest oczywiście bezzasadne i te 400 metrów podwórka zostało dzisiaj, no, można powiedzieć, zwrócone miastu, choć... Szanowni Państwo, dobrze, że komisja zajęła się tą sprawą, bo ta sprawa to jest jedna z kilku spraw, w których występują osoby wymienione przy zwrocie Nieborowskiej 15. Myślę, że komisja w najbliższym czasie również innymi tego typu sprawami będzie się zajmowała. Ja natomiast przy sprawie Nieborowskiej 15 mam przed oczami taki obrazek z konferencji prasowej w warszawskim ratuszu, gdzie siedzi pani prezydent, wiceprezydent Pal, dyrektor do spraw dekretowych. I tak patrzę i się zastanawiam, która z tych osób tam nie ma wśród członków rodziny kogoś, kto nie starał się o zwrot nieruchomości, bądź też sam nie występował, albo nie otrzymał odszkodowania ze strony miasta, czy ze strony Skarbu Państwa za zwróconą nieruchomość. Już przynajmniej w dwóch przypadkach, tak jak patrzę, komisja udowodniła, że zwrot się po prostu nie należał. I jak widać, w ratuszu mamy do czynienia nie tylko z osobami, które tam wspólnie pracują, ale również mają wspólne interesy polegające na tym, że członkowie ich rodzin bądź oni sami starają się o zwrot danych nieruchomości bądź zwrot odszkodowań. Dziękuję bardzo. Taka uwaga odnośnie słów pana posła Kropiwnickiego i pana ministra Zielińskiego. Nie chcę tutaj się wdawać w polemikę, aczkolwiek chciałbym zauważyć, że to nie jest państwo polskie winne w tej sprawie, tak jak to się próbuje wskazać, tylko państwo polskie zareagowało, powołując komisję weryfikacyjną w marcu 2017 roku. To po pierwsze, a po drugie, cała sprawa nie sprowadza się do jednej osoby, czyli do pana wiceprezydenta Pala, tylko sprowadza się do faktu rażącego naruszenia przepisów prawa, wydania decyzji w sytuacji, gdy osoba, która już nie żyje,